Dzień dobry, wakacje w pełni, wy podróżujecie i my też podróżujemy, a co? Zabieramy was na wycieczkę po Kazimierzu Dolnym. I bynajmniej nie jest to podróż za jeden uśmiech, chociaż ten serial był tutaj grany przed laty. Mateusz, to jest podróż za dwa uśmiechy, a Kazimierz zawsze był miejscem ogromnych inspiracji. Agnieszka Dziekan. Mateusz Szymkowiak. Zaczynamy. Kazimierz Dolny nad Wisłą, no to oczywiście muszą być koguty. To są, proszę bardzo, wakacje także. W telewizyjnej dwójce pytanie na śniadanie nadawane jest z ogrodu, wakacyjna trasa dwójki rozpędza się w najlepsze, a M jak miłość? A M jak miłość, Mateusz, też odpoczywa. Anna Mucha, Katarzyna Cichopek i Marcin Mroczek tuż przed ostatnim klapsem, wakacyjnym klapsem, zdradzili nam, jakie mają swoje prywatne urlopowe plany. Grała ostatnią edycję programu The Voice of Poland Najlepszy Głos, gdzie była pod opieką trenerki Justyny Steczkowskiej. Marta Burdynowicz, wokalistka, ale też aktorka musicalowa i dubbingowa, rozwinęła bez dwóch zdań skrzydła wszystko po to, żeby nagrać swój świeżuśki singiel. Punkt programu podczas wizyty w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, oczywiście Zaułki Sztuki. A u nas będzie teraz filmowo i pomimo wakacji naprawdę będzie się działo. Po pierwsze, opublikowano listę filmów zakwalifikowanych do tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i aż 4 koprodukcje Telewizji Polskiej znalazły się w konkursie głównym. Po drugie, 7 października swoją premierę będzie miał film o Annie Przybylskiej, a... Sprawdzamy, co w ten weekend pojawiło się na dużym ekranie. I wy uwielbiamy nowe kulturalne inicjatywy i przyjeżdżając dzisiaj do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, absolutnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z tej. W ten weekend odbywa się historyczna, bo pierwsza edycja Festiwalu Literackiego Dwa Księżyce, słowa mają moc. A u nas tymczasem Flash. Go, muzyka, rekomendacje muzyczne, kto zaczyna? Dawno nie było kamień, papier, nożyce. Zarządzasz? Gramy. No to proszę bardzo. A, jeszcze raz? Zaczynasz. Ten rok dla obu panów jest rokiem muzycznie bardzo dobrym. Złote Bloki, Mroza i Bufor, Jana Rapowanie to dwa albumy, które zostały naprawdę genialnie przyjęte, więc słuchajcie, przyszedł czas na połączenie i singiel Dym, czyli stary rock and roll, czyli blues i rap. Wszystkie trzy gatunki, które kocham miłością wielką, a Mrozu oczywiście też jest artystą, którego uwielbiam, dlatego polecam, ten numer jest naprawdę złoty. A ja dodaję, że Mrozu lajkuje zdjęcia Agnieszki na Instagramie. To nieprawda. Singiel, który ja już kiedyś rekomendowałem w momencie, kiedy miał swoją premierę, In the Dark, Sophie and the Giants and Purple Disco Machine. Ja wiem, że Marysia Narożna, nasza wydawczyni, zaraz pogrozi mi za to palcem, ale ja sobie wtedy nie zdawałem sprawy, że ten singiel w połączeniu ze słońcem i z wakacjami jest taką petardą. A poza tym, jak mnie się jakiś singiel spodoba, to słucham go cały czas. Potwierdzam, jak się uprze, to koniec świata. To muzycznie, a jakżeby inaczej, skoro każde wakacje upływają pod znakiem słońca i muzyki właśnie. Mamy dla was nową propozycję od Carly Fernandez, która jest reprezentantką muzyki latino w Polsce, bez dwóch zdań. Arra! Już za dwa uśmiechy po Kazimierzu Dolnym nad Wisłą niestety dobiega już dzisiaj końca, ale oczywiście serdecznie was tutaj zapraszamy. Zapraszamy również na wakacyjną trasę dwójki. Kolejny przystanek to Stalowa Wola. Bawcie się w niedzielę jak najlepiej. A my widzimy się z wami za tydzień. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Pa, pa! Pa, pa.